O wymowie poszczególnych głosek języka polskiego można powiedzieć bardzo dużo, ale dość mało miejsca poświęca się wymowie, czyli sposobowi czytania znaków interpunkcyjnych. A rzecz to niebagatelna, ponieważ znaki czyta się na różne sposoby, a to one w dużej mierze wpływają na naszą intonację, czyli finalnie na ostateczny kształt naszej wypowiedzi. Zobaczcie i posłuchajcie, jak czytać znaki przestankowe i jakie to ma znaczenie dla naszej komunikacji. Dzień dobry. Sporo mamy znaków przestankowych. Przecinek, kropka to te najpopularniejsze, ale mamy jeszcze wielokropki, średniki, myślniki i co tam jeszcze na klawiaturze komputera można znaleźć. Znaki przestankowe jednak też trzeba czytać. To nie jest tak, że one nas nie obowiązują. Powiem więcej, one mają kolosalne znaczenie w ostatecznym kształcie wypowiedzi. Generalnie mamy w języku dwa rodzaje intonacji. To jest intonacja wznosząca i intonacja opadająca. Takie znaki przestankowe jak znak zapytania, przecinek, czytamy z intonacją wznoszącą, czyli na przykład idziesz dziś do kina, albo idę dziś do kina, przecinek, ponieważ grają mój ulubiony film. Kropka. I takie znaki jak kropka, średnik czy wielokropek czytamy z intonacją opadającą. To znaczy, że schodzimy swoim głosem w dół, kiedy chcemy tę kropkę czy wielokropek przeczytać. Specjalnie nie wymieniłam wszystkich znaków przestankowych, ponieważ one bardzo często są czytane na różne sposoby w zależności od kontekstu. W opisie do tego filmu wyjaśnię Wam dokładnie, jak który ze znaków przestankowych czytać należy. Niezmienne i stałe są właśnie te, które wymieniłam, czyli przecinek i znak zapytania do góry, a kropka i wielokropek do dołu. Ale na przykład już wykrzyknik możemy czytać zarówno w intonacji wznoszącej, jak i w intonacji opadającej, ponieważ wykrzyknik jest oddaniem stanu naszych podniesionych emocji, ale możemy z podniesionymi emocjami pytać i możemy też odpowiadać. Jeżeli myślicie sobie, że to tylko kropka czy tylko przecinek i nie ma się co nad tym dłużej zastanawiać, zobaczcie, jaki teraz przygotowałam dla Was przykład. Spójrzcie na słowa, w których nie ma przecież żadnego znaku przestankowego. Zobaczcie, teraz uzupełnię te słowa o znaki przestankowe. To jedna wersja. A teraz uzupełnię je w inny sposób. Zobaczcie, w tym wypadku gra toczy się o coś bardzo, bardzo ważnego, bo o ludzkie życie. Oczywiście to taka metafora, natomiast znaki interpunkcyjne i wynikająca z nich intonacja to rzecz niezmiernie ważna dla naszej komunikacji. Mam nadzieję, że pokazany przykład uzmysłowił Wam, jak ważny to obszar i dlaczego warto mu się przyjrzeć i warto się nad nim pochylić i zastanowić podczas procesu komunikacyjnego. Przypominam, że w opisie do filmu znajdziecie szczegółowe informacje. Tymczasem dziękując Wam za dziś, zapraszam do subskrybowania kanału. Piszcie komentarze, piszcie pytania i do zobaczenia.